Karol dodatkowo napisał, że próbka z przebiegiem 5200 km może stanowić dobre porównanie do próbki z poprzedniego etapu, czyli do oleju Shell. Ten sam rodzaj eksploatacji, czyli większość przebiegu to trasy przy wyższych prędkościach 160 do 180 km na godzinę. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai i30N, rok produkcji 2022, silnik 2.0 benzyna, 280 koni, przebieg ogólny 60 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie drugi etap badań dla tego samochodu, poprzedni znajdziecie w odcinku numer 203. Będzie okazja do porównania dwóch olejów, Shell Helix Ultra oraz Miller's XF Premium. Inicjatorem eksperymentu jest Karol. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Karol skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się cztery próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przypracowany, dokładny przebieg to 5200 km, w tym sporo kilometrów to jazda na torze, czyli rozpoznawczo nazwiemy ją próbką torową. Próbka numer 3 to również olej przepracowany, próbka z kolejnej wymiany, tutaj mamy wyłącznie trasę, wyjazd na Bałkany. Plus czwarta próbka to uzupełnienie braków z odcinka numer 203. Być może pamiętacie, że Karol podesłał wtedy wyłącznie próbkę oleju przepracowanego od swojego znajomego, który jeździ Peugeotem 508 2.0 HDI 180 koni z 2020 roku. Dzisiaj dosłana została próbka oleju świeżego, a to oznacza, że w kolejnym odcinku zaprezentuję komplet wyników dla oleju Elf Evolution eksploatowanego w trybie Long Life. Karol do swojego samochodu w drugim etapie badań zalał olej Miller's XF Premium C2 w klasie lepkościowej 0W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 5200 km dla pierwszej próbki i 6000 km dla drugiej próbki. 30% eksploatacji to miasto, 70% trasa dla pierwszej oraz 5% miasto, reszta trasa dla drugiej próbki. Dominują odcinki z przedziału 10-20 km dla pierwszej próbki oraz odcinki powyżej 20 km dla drugiej próbki. Olej eksploatowany przez odpowiednio 2 miesiące i 1 miesiąc, brak dolewek, brak płukanek. Karol dodatkowo napisał, że próbka z przebiegiem 5200 km może stanowić dobre porównanie do próbki z poprzedniego etapu, czyli do oleju Shell. Ten sam rodzaj eksploatacji, czyli większość przebiegu to trasy przy wyższych prędkościach 160 do 180 km na godzinę. Do tego dochodzi około 300 do 500 km jazdy torowej na jeden interwał olejowy. Oczywiście różnica zasadnicza to liczba przejechanych kilometrów. Porównujemy 10 000 km do 5200 km, czyli mamy 50% przebiegu z pierwszego etapu. Karol dodaje w tym obszarze, że raz rozgrzał olej do 132 stopni przez krótką chwilę. Typowy torowy zakres to 110 do 120 stopni, chłodzenie do 110, rozgrzewanie do 120 i tak w kółko. Reasumując, obie próbki pochodzą z dwóch różnych wymian oleju, najpierw jest próbka torowa, a potem próbka z trasy. W ramach dodatkowych informacji można przywołać to, co Karol podał w poprzednim odcinku. Auto Hyundai i30N DCT użytkuje od nowości, to jest maja 2022 roku. Jest to moje jedyne auto w domu, nie dojeżdżam nim do pracy, mieszkam w Warszawie, więc dojazd gdziekolwiek to parę dobrych kilometrów, centrum czy do hipermarketu mam po 7 km w jedną stronę. Przebieg robię głównie w trasach, autem regularnie jeszcze na track day'e, co kumuluje mi kilometry z dojazdów plus sama jazda po torze. Rygorystycznie przestrzegam zasad chłodzenia silnika po jeździe, zawsze czekam kilka do kilkunastu sekund na zgaszenie auta, nie wkręcam na obroty na zimnym silniku.
Interwały olejowe utrzymałem na poziomie 10 tysięcy km ze względu na gwarancję producenta 5 lat bez limitu kilometrów, która uwzględnia jazdę po torze. Doszedłem do wniosku, że mimo że jeżdżę sporo na torze stosunkowo, to pozostałe kilometry robię w trasie, więc teoretycznie skumulowane zużycie oleju powinno odpowiadać jeździe miejskiej. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, następnie pomiar oleju przepracowanego, próbka torowa oraz próbka numer 2 z trasy. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 53,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 9,9 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy równą zgodność w wyższej i w niższej temperaturze pomiarowej na poziomie około 2%, czyli pokrycie wyniku w normie. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Najpierw próbka torowa. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 46,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 9,3 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187. Przechodzimy płynnie do próbki numer 2, przebieg zdominowany przez trasę. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 39,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 188. I teraz liczymy zmiany procentowe. Pierwszy wniosek dla próbki torowej. Obserwujemy zmianę lepkości na poziomie minus 27% w 40 stopniach Celsjusza oraz minus 18% w 100 stopniach. Jest to stan krytyczny. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych, olej Millers wykazuje mocniejszy spadek lepkości po 5000 km niż Shell po 10000 km. Drugi wniosek dla próbki zdominowanej przez trasę: minus 13% w 40 stopniach i minus 7% w 100 stopniach, stan akceptowalno-ostrzegawczy. Na szybko można stwierdzić, że Miller zdecydowanie lepiej pasuje do trasy niż do ostrej jazdy torowej. Różnice w zmianach lepkości widoczne gołym okiem. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wniosek jest taki: próbka torowa wykazuje zauważalnie wyższy stopień degradacji
więcej zanieczyszczeń plus niższa jakość ogólna oleju po zbadanym przebiegu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Zabieg ten wykonujemy zarówno dla jednej, jak i drugiej próbki oleju przepracowanego. I teraz jakie wnioski? Wyniki prezentuję w formie tabelarycznej, można porównywać wiersz pierwszy z wierszem drugim, wtedy konfrontujemy Shell z Millersem, lub wiersz drugi z wierszem trzecim, wtedy konfrontujemy Millers w opcji torowej z Millersem w opcji trasowej. Do podkreślenia niższa degradacja dodatków dla Shella pomimo wyższego przebiegu, niższe poziomy nitrooksydacji, natomiast Shell słabiej wypada dla stopnia sulfonowania. Dodatkowo mocna różnica występuje w ważnym miejscu na widmie 1747. Shell wykazuje mocne rozcieńczenie paliwem, Millers natomiast degradację estrów modyfikatorów lepkości. Podsumowując, wykazano dość wyraźne różnice między olejem Shell a olejem Millers. W zbiorczej klasyfikacji Shell i Millers wypadają podobnie, przy czym Shell pracował w silniku przez 10 000 km, a Millers przez 5 000 km. Na podstawie wyników dla próbki numer 2, czyli zdominowanej przez trasę, można pokusić się o stwierdzenie, że optymalny kilometraż dla tego samochodu do wymiany oleju silnikowego znajduje się w przedziale 7 000 do 8 000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!